Hold on. Pause. Pauza. Coś tu nie gra. W 2015 Biff kradnie kronikę sportową i wraca do roku 55, żeby ją sobie wręczyć. Ale tym ruchem zmienia przyszłość, zatem rok 2015, do którego wraca, nie będzie tym samym, w którym byli z Dokiem. Powtórka z jutro będzie futrem. Jeśli starszy Biff wrócił do 2015, tuż po wręczeniu młodemu Biffowi kroniki, mógł wrócić do 2015 i spotkać Martiego i Doka, ponieważ Biff z 55 po raz pierwszy obstawił zakład dopiero w 21 urodziny. Obstawił? O co chodzi? Czy to odpowiedni czas dla zdarzenia, które miało się zdarzyć w przyszłości danej przeszłości, wywołane zdarzeniem z innej przyszłości? Byłby, był, obstawił? Tak, lepiej. Zatem dopiero w 21 urodziny Biff byłby, był, obstawił i został milionerem. Dopiero wtedy zmienił bieg zdarzeń. Ale nie chciałby był obstawić. Co? W odróżnieniu od jutro będzie futro, to jest banalne. Biff dostaje informację w 55, ale alternatywna przyszłość nie jest tą, w której użyto wehikułu, by znaleźć się w 2015. Dlatego na nowej osi czasu Marty i Doc nigdy nie sprowadzili wehikułu. Moment. Sprowadzili? Nie sprowadziliby byli. Nie wiem, ty zacząłeś. Niech tak będzie. Nie sprowadziliby byli wehikułu do roku 2015. Zatem Biff nie sprowadziłby był kroniki do roku 55, a więc oś czasu, w której młody Biff dostaje kronikę, jest również osią, w której jej nie dostaje. I to nie tylko nie dostaje, ale też nie dostał, nie dostanie i nie dostałby był. W sumie racja.